kierujemy się w prowadzeniu zespołem tradycją tą, którą wyznaczył nasz założyciel, czyli Stanisław Kadyna, który też jest autorem większości kompozycji, które gramy, opracowań, choć nie tylko, bo mamy też kompozycje Kilara, Ireneusza Łojowskiego i staramy się jakby utrzymywać tą tradycję, natomiast to jest muzyka żywa. Zmieniają się tancerze, zmienia się pokolenie, to jest 70 lat pracy, więc nam nawet na koncertach nam się nie zdarzają takie same wykonania. To zawsze jest, soliści się zmieniają, inna scena, inne otoczenie, plener, teatry muzyczne, to cały czas żyje, więc staramy się utrzymywać jakby to, co nam wyznaczył Stanisław Kadyna, ale zawsze tam troszeczkę wprowadzamy takiej indywidualnej treści. Na czym polega ta odrębność polskiej kultury? To trzeba czuć, trudno wyrazić to w słowach, jak to jest, na czym polega ta estetyka. To jest bardzo związane z jakimś emocjonalnym światem. Elementy w tej kulturze, które rzeczywiście są bardzo wyraźne. Na przykład w takim tańcu jak polonez jest pokazana ta duma polskiego narodu. To jest też może zbyt górnolotne, ale tak jest. Tak jest, ten charakter takiej właśnie niezależności, swobody, wolności. To czuć w tym i w tańcu, i w muzyce, i w śpiewie. Mnóstwo różnych innych programów, łącznie z tym, że włączamy elementy tańca współczesnego, jazzu. Mamy różne wykonawstwa, jeżeli chodzi o płyty i o wykonania choralne, orkiestralne, oratoryjne. Śpiewamy naprawdę różne rzeczy i tańczymy różne rzeczy, ale ten podstawowy program ludowy, który jest zawsze się podoba wszędzie i na niego myślę, że będzie zawsze zapotrzebowanie. My się możemy dostosowywać do tego, co się obecnie dzieje w kulturze, w Polsce i na świecie, ale to i tak zawsze będzie ten sam zespół śląski.